zawodnik KKŻ-u Krosno Tomasz Łukaszewicz. Para Miśkowiak-Łukaszewicz kontra duet Piotr Dym-Roni Jamroży. Start do wyścigu numer 2. Bardzo dobrze zawodnicy ze środkowych pół startowych, najlepszy Robert Miśkowiak, a teraz koszmarny karambol z udziałem Roniego, bo nie sądzę, aby, przepraszam, Roniego Jamrożego, aby ten zawodnik na wyprostowanym motocyklu centralnie wjechał w bandę. No niestety, jak Państwo doskonale wiedzą, jak Państwo widzą, tor w Rawiczu nie ma tego dobrodziejstwa, jakim z pewnością są dmuchane bandy, które obserwujemy od pewnego czasu na torach Ekstraligi. Tu mamy bardzo surową, bardzo nieprzyjazną żużlowcom twardą, drewnianą bandę. No i popatrzmy raz jeszcze na to, co stało się na tym jakże feralnym, jakże dramatycznym pierwszym łuku wyścigu drugiego. Roni Jamroży, w tym momencie już przy nim członkowie sztabu medycznego. Będziemy mieć na pewno dłuższą przerwę w zawodzie. Karambolu się nie stało.